am trying to get ready. I'm trying to find if there's something else, just imagination. Dobra, w tym oto odcinku będziemy sobie czyścili, malowali i odnawiali brony. Pierwszą rzeczą, którą będę robił, będę je czyścił szlifierką. Nie będę tego pokazywał, ponieważ to nudne jest. No, każdy wie, jak to się robi, jeździ szlifierką po rurze, czyszcząc ją z różnych syfów i takich rzeczy. Wracam, gdy będę miał już przygotowaną do malowania. Dobra, jak już widzimy, mam oczyszczone brony. Z tego całego kurzu, pyłu zielonego, nie wiem co to było. Mam je na przyczepce, żeby tak się nie schylać, ale to tam. Kupiłem sobie szarą farbę, pojemność 400 ml. A gdyby to zabrakło, to kupiłem sobie jeszcze jedną taką małą 200 ml. I to mi gościu powiedział, w zupełności powinno wystarczyć. Wracam, gdy już będę miał tą dużą puszkę otwartą, bo tej nie będę otwierał, bo może mi starczy ta jedna. Więc wracam za chwilę. Dobra, mam już pędzel, zademonstruję trochę z malowania. Staram się jak najbardziej rozciągać farbę z takich powodów, żeby mi starczyło. Nie wiem czemu, ale myślałem, że będzie ona jaśniejsza. Ale co tam, już niech jest, rozrabniał, nie będę białą farbą. No i tak to się jedzie do samego końca. Nie, tu czajcie, tu wam pokażę. O. No i w taki sposób oto będą brony skończone. Wrócę przy malowaniu pól. Dzięki za uwagę. I właśnie tym oto sposobem skończyłem malować moją ramę od bronów. Pierdyknąłem se ją normalnie na siwo. Tu widzimy, obejdę. Belki nie malowałem ani nie szlifowałem, bo będzie ona odcinana, ponieważ jej nie mam. Ale tu wspawam takie oto pręty w tamto miejsce, które będą miały za zadanie mocować tak jak belka. Tu przyczepka będzie niedługo w kolejności do malowania. O, tu jaki ładny trójkąt. Rusza się. Dobra, nie działa. No i także tym sposobem w następnym odcinku, znaczy nie odcinku, w następnej scenie pokażę malowanie oraz oczyszczanie pól bron. Na razie, siema, cześć i w ogóle, elo. I są oto te cztery pola, już też je wcześniej wyczyściłem. Sorry, że tutaj w tym garażu jest taki syf, ale ostatnio dużo rzeczy się tu remontuje i się dzieje. Tutaj w ogóle auta, ciągniki, wszystko, przyczepkę, nawet przyczepę wujowi robiłem nawet. Tu wszystkie stare graty. A do czyszczenia używałem wiertarkę Verto 500W. Z tym oto świdrem, co prawda wcześniej miałem tą wiertarę z tym świdrem, ale szczotki się ujechały, a nie miałem czasu na zmienianie, zrobię to już potem. Nie wiem, może nagram, bo to ciekawe jest. I tą szlifierkę Kompator, czy jak ona tam się zwie, zajebista moc. A także tą szlifierę 2300 W. Einhella. Dobra. Farbę mam gdzieś tutaj przygotowaną, o. Jest to ta sama farba, którą malowałem pług na zielono. Te już widzieliście, tu będzie może tak przez szparkę widać. Widzieliście, brony na siwo są. Dobra. Wrócę, gdy będę już malował jedne z pól. Elo. Dobra, zademonstruję na malowaniu kilku kratek z bron. Farba zieloniutka. O. Jedziemy tutaj. Call it.
I właśnie tak jak ja to pokazałem wcześniej, się maluje brony. Elo, nara.